Umilknij przed Nim cała ziemia. Będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Księga Habakuka, drugi rozdział dwudziesty werset, trzeci rozdział osiemnasty do dziewiętnastego wersetu. Pan Bóg mojego zbawienia. Pan uciszył głos ziemi ale wierny człowiek zawsze ma wolność aby modlić się do niego oświadcza co widział jak czytamy w habakuka trzeci rozdział 3 werset i siódmy werset i co słyszał habakuka trzeci rozdział drugi werset i 16 werset prorok zachwyca się i głęboko rozmyśla nad majestatem Boga zemsty w towarzystwie budzących respekt znaków bóg pojawia się by sądzić narody i ocalić swój lud. Tak czytamy w Księdze Habakuka, trzeci rozdział 12, 13 werset. Jakie uczucia towarzyszą prorokowi w obliczu tej podniosłej wizji? Na początku strach, nie ukrywa tego. Wie jednak, że może wzywać miłosierdzia Pana nawet w czasie jego sprawiedliwego gniewu. Tak mamy to potwierdzone w Habakuka trzeci rozdział 2 werset. I w psalmie 78-38 wersecie Bóg zawsze słyszy modlitwy płynące z serca. Potem jest czas radości. Hebrajczyków, trzeci rozdział, 18, werset, nam to potwierdza. Chociaż może brakować materialnych błogosławieństw, na co wskazuje Habakuka 3,17: Człowiek Boży może się radować, ponieważ jego radość nie znajduje swego oparcia w okolicznościach, ale w Bogu jego zbawienia. Możemy o tym przeczytać Filipian 4 rozdział czwarty werset. wszechmogący Pan jest mocą moją, pozwala mi kroczyć po wyżynach. Habakuka 3:19 i Psalm 18:32 do 33 wersetu. Niech Pan Bóg da nam duchową energię do wspinania się na te wyżyny z których wiara zwycięża świat. Sąd nad światem wkrótce nadejdzie, a ponieważ nasze czasy są podobne do czasów Habakuka, obyśmy byli jak ten mąż Boży. Umilknij przed Nim cała ziemia. Będę radował się w Panu, weselił się w Bogu, mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją.